Siemaneczko, jestem Maksymalny 77, to jest kolejny odcinek z WOTA na moim kanale. Jak widzicie, jesteśmy ponownie w tym trybie Order of War. Jeżeli braliście udział w tym teście, już nie możecie w nim wziąć udziału. Oczywiście odcinek ten pojawia się w dniu, w którym test już nie działa, ponieważ nagrywam to na zapas, tak więc jeżeli chcielibyście sobie pograć w ten tryb, to już nie możecie, ponieważ test został anulowany, chyba że jakoś przedłużą, ale wątpię. Tak więc tyle na wstępie chciałem powiedzieć. Oczywiście dzisiaj zagramy, tak jak mówiłem, jako strateg dwie bitwy, ponieważ za 100 można zagrać jedną, a ja mam 217, tyle udało mi się wywalczyć. Tak wygląda mój skład, czyli Esto, Lewandowski, Kran, Obiekt 277, 140, 430 oraz Testo LT, czyli jakiś lajcik, żeby na jakiejś mapie bardziej otwartej było cokolwiek widać. Chyba nie mam co tutaj więcej do gadania. Startujemy bitewkę i widzimy się po prostu w bitwie. Zobaczymy w ogóle, ile będę czekał. Uwaga! Wow, ale długo! Szczerze, ja bym chciał pusznąć jedną stronę. Tak więc tutaj bym postawił sobie lighta. A tutaj to. Obiekt 277, szczerze mówiąc. Dobra, niechaj będzie tak. I battle. Jak tutaj się steruje w ogóle kamerą? Ale dziwnie. Ej, jak się obraca kamerą? Jak się obraca kamerą? A, dobra, już ogarniam. I teraz tak, mogę to zaznaczyć na przykład i dać polecenie, że mają pojechać tu. Czekajcie, bo ja nie ogarniam jeszcze, a! Czekajcie, jak się steruje? A, dobra, ogarniam, prawy przycisk myszy. Dobra, to teraz wy też pojedźcie tutaj. Chcę, żeby wszyscy puszczali jedną stroną. Tutaj w jednym krzaczku ustawię sobie jedną rzecz. Tutaj zobaczymy, jak to wygląda. Nie wiem, czy nie za bardzo pusznąłem nimi. Mam nadzieję, że nie. Dobra, oni na spokojnie sobie jadą. Ta strona jest odpuszczona troszeczkę. Trochę ten light jest bezużyteczny w tym momencie. Dobra. Pięknie Manticore ściśnięty. Ja tutaj troszeczkę ucieknę. Dobra, oni tam sobie jadą. Ja chcę stąd wyjść. Dobra. I teraz tak, wy bardziej do tej strony, ponieważ zaraz zostaniecie sklepani. Ja tutaj wejdę sobie w tego właśnie lajcika, żeby obklepać troszeczkę te ajajaj czołgi z boku, ale mi nie wyszło. Pojadę do góry, wiecie? Pojadę po tego testu LT. I może uda mi się obklepać jeszcze te czołgi. Ajajaj. Dobra, udaje się na razie jakoś to jeszcze ugrać. Niestety zniszczony kolejny pojazd z mojej drużyny, ale jest 2 do 2. Na razie jeszcze nie jest najgorzej. Trzeba rozwalić tego lighta, ponieważ on tutaj jest kompletnie bezużyteczny. Przeszkadza mi bardzo w sensie takim. Jest bardzo właśnie użyteczny, ponieważ on mi teraz odwraca całą uwagę. Moją. Komandira zacepiła. Dobra, dostał. I jest jeszcze na hita. Ajajaj, przegram chyba tą bitwę. Dobra, gościu się rozbił. Dobra, wiecie co, ja stąd wyjdę. A! Dobra, zniszczyłem jeszcze jednego. Dobra, tam jest ta artyleria, tylko szkoda, że ja jestem ustawiony tak totalnie z tyłka, w słabym miejscu. Ajajaj. Przejadę tutaj, może mi się uda jeszcze. Oni mają lepsze pozycje, dlaczego? Ponieważ, no po prostu mają lepsze pozycje, no. Są z góry. Nie jest to jeszcze bitwa w 100% przegrana, ale będzie to bardzo ciężkie do wygrania. No takie... Dawałbym sobie 0,5% szansy na zwycięstwo.
Dobra. Ja jako rozstawiający nie jestem za dobry. Co po tej bitwie mogliście widzieć? Ale tak czy siak, jak na pierwszą bitwę, nie ogarniałem, co się dzieje w ogóle. I jeszcze gdybym tą 140 rozwalił, to by było nawet nieźle. To nie jest przegrana bitwa, jak mówiłem. To nie jest przegrana bitwa. Dobra, dobra, ej, jest dobrze. Na hita mam 140. Na dwa hity mam typa 5 heavy. Heavy, tak, happy. Happy. Mam na hita. Znaczy na dwa hity, właśnie typa 5 heavy. Ajajaj, nie tak to miało wyglądać. Jestem spotnięty. Nie! Ale głupio zginąłem. Nie, to było totalnie bez sensu, to było głupie. Nie komentujcie nawet tego, to było głupie. To była bardzo prosta bitwa do wygrania. Ale spanikowałem, głupio zagrałem. Bitwę mamy przegraną. Najwięcej zrobiło Esto. Mogłoby być to lepiej wiele zagrane przeze mnie, ale i tak Manticore też zrobił 0. Najwięcej, zobaczcie, bateria artyleryjska, 2 czołgi zniszczone i 4000 ponad zadane, 4373. Oczywiście na minus bardzo dużo, minus 110 tysięcy, naprawdę bardzo dużo, ale gramy jeszcze jedną bitewkę. Myślę, że w takim składzie, jaki był, ale rozłożę inaczej wojska. Nie będą tak bardzo złożone w jednym miejscu, bardziej rozłożę je, bardziej tak inaczej, po prostu może tak. Dobra, jakby tutaj to rozłożyć? Tutaj dajmy to, tutaj sobie dajmy na przykład lajcika, a tutaj dajmy sobie medy jeszcze. Jaki jest mój plan na tą bitwę? Już wam zaraz powiem, a jeszcze te, tutaj dajmy jedno, tutaj dajmy i mamy wszystko rozłożone. Jaki jest plan? Plan jest bardzo prosty, ponieważ na tą flankę jadą wszystkie te czołgi, które są w tym miejscu, czyli jadą tutaj, o. Bardziej tu, żeby nie było tutaj, jeszcze tak na środku pola wyjadą. I tutaj na górce ustawiam. Tu macie jechać. Dobra. I tutaj tą piątką sobie pojedziesz na tą górkę. I tutaj ty drugi pojedziesz. I S100 pojedzie sobie tutaj. Myślę, że to będzie lepszy pomysł. Lecimy się wcielić w Lighta i się ustawię w jakimś krzaku. Mam nadzieję, że to się uda. Tryb bardzo fajny, moim zdaniem. Cofamy się jakimś light medem jednym. Przynajmniej jednym. Dobra, wiecie co? Ja sobie tutaj tak o zrobię. Tutaj to wezmę, tak? Badger jeszcze tutaj przyjechał. Tamtej strony w ogóle nie coveruje. Mam nadzieję, że oni sobie tutaj jakoś poradzą. Bardzo dużo. Tutaj w ogóle nikt na tą flankę nie pojechał. Ja się cofam tą esetą. Nie, tak dziwnie jedziesz strasznie tym lightem. I foch bezniszczony, bardzo ładnie. Teraz jakoś by trzeba było. Ja pojadę sobie tą stroną. Ta strona raczej będzie czysta. Artę mają jeszcze jedną, więc można byłoby ją rozwalić. Ten 430U może być bardzo łatwo puśnięty. Ja wyjdę z tego lighta i zrobimy tak. Niech on pojedzie po Artę. A tutaj... niech tym 140... Nie jedź tak szybko! A nie, dobra, on jest tyłkiem. To możesz go klepać. Bardzo szybko strzelny czołg taki jak 140 może zdetrakować bardzo ładnie, ale nie zdążyłem. To było trochę niepotrzebne. Troszeczkę dziwnie gra ten Badger. Ajajaj. Strasznie mi dziwnie gra klatkuje. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest. Dobra, weszło jak w masło. Pięknie. Tutaj weź tym, o, pojedź. Ten light na razie tam troszeczkę bezużyteczny. Ja czekam, aż przyjedzie tutaj S100. To jest...
ważne, żeby to S100 w końcu tutaj dojechało, ponieważ to jest bardzo ważny aspekt tej bitwy. Dobra. Wiesz co, tym lightem weź pojedź teraz tu. Nie, 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 nie. Tu. Troszeczkę nie ogarniam. Czekajcie, jedynka. O, wcieliłem się w jedynkę. I teraz z tym wyjeżdżamy sobie na... O, dobra, dostał. Dostał badgerem za 800. Bardzo ładnie, to mi się podoba. Taka buła mi się bardzo podoba. Rozumiem, dlaczego ludzie grają full gold w tym trybie. To jest naprawdę, no... opłacalne, że tak powiem. Dobra, tamta flanka wygląda słabo. Dobra. Kontujemy wieżę. Boty nie są aż tak zaawansowane, żeby kontować na przykład wieżę. Biorę sobie lighta i lecimy tym lightem zrobić im plecy. Ponieważ tutaj jest arta, po pierwsze. Chwila, 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 chwila. Musimy obklepać tego obiekta 277. On jest zapewny tutaj swoich działań. Szczerze mówiąc, co tutaj mamy? Czekajcie. Wezmę sobie tutaj to. Niestety ginie nasz kolejny pojazd. Kurczę, niedobrze. Dobra, dostał. Ja sobie załaduję tutaj goldzika. Bardzo dużo stracił HP jeszcze ten. Mam nadzieję, że... chwila, tego badgera by się przydało sklepać do zera, nie? Bo on jest naprawdę istotnym tutaj elementem tego, że może nam się jeszcze nie powieść ta cała bitwa. Dobra. Niestety nasz test LT jest osamotniony. Weź tutaj się wycofaj tym. Ajajaj, nie! Weź to kliknij. Test LT nawet umie dingać, więc mam nadzieję, że uda mi się. Dobra, udało mi się wyminąć pocisk. Dobra, pięknie. I ponownie zostanę chyba z Test LT na koniec bitwy. Dobra, udało się. Jak wygląda to ogólnie? Wygląda to ogólnie źle. Ale oczywiście się nie poddaję. Mamy jeszcze tutaj sporo szans. Niedobrze to wygląda, niedobrze. Mają jeszcze tak naprawdę bardzo dużo HP te pojazdy przeciwnika. Jakby się udało tą artę zniszczyć, to byłoby łatwiej. Dobra, mamy. I teraz tak, oni mają same wolne pojazdy. Jeżeli ja teraz zacznę kapować, może uda mi się zdążyć. Skapować, chociaż wątpię. Też same powolne pojazdy, ale oni zaczną kapować wtedy w trójkę. No to nie jest dobre, to nie jest dobra sytuacja. Dobra, i uciekamy, i uciekamy. Tutaj należy zagrać pod mobilność typowo, tutaj nie ma co. Trzeba grać pod mobilność. Jeżeli oni zaczną jechać tą stroną, to będzie bardzo dobrze, bo wtedy ten pillbox ich setnie. Ajajaj, kapują, to niedobrze. ASE tam mnie odcina. Może uda mi się dojechać od innej strony. Ja tutaj się schowam. Jestem chyba spotnięty? Nie, nie jestem spotnięty. Za daleko. Dobra. Trybik naprawdę bardzo fajny i podoba mi się z obu stron jakby. Tylko jakby tutaj teraz podjechać, żeby też głupio nie zginąć jak w ostatniej rundzie, która naprawdę była o wiele prostsza do wygrania niż ta. Badger na pewno jest za hita, więc tego gagatka przydałoby się zniszczyć. Tego PZ-7 da się wymanewrować nawet. Chwila, 10 sekund, nie zdążę chyba. Chociaż to jest light, może mi się uda. 4, 3, 2, 1. Niestety druga porażka.
Zobaczę chociaż jak są ustawieni. Troszeczkę dziwnie. I jeszcze nie przebiłem pancerza. Ej, what? On był na hita? Tym PZM-7? O ja, to mogłem w niego strzelić, chociaż i tak było już skapowane, ale troszeczkę za bardzo okrężną drogą pojechałem. Bardziej było zaryzykować i pojechać na przykład środkiem. Mój błąd, mój duży błąd. Ale jak mówiłem, w tym trybie jeszcze nie za dobrze się odnajduję. W ogóle zero zrobił 60 TP Lewandowskiego. No źle rozmieściłem ten pojazd, ale i tak, zobaczcie, 10 tysięcy zrobił Badger, naprawdę mnóstwo uszkodzeń. W tej bitwie 72 na minus, no jak mówiłem, ja w tym trybie w ogóle jako rozstawiający się nie czuję, ale właśnie w tym trybie można będzie się nauczyć, myślę, fajnie rozstawiać i bardzo fajnie przewidywać bitwy. Tryb oceniam bardzo dobrze w skali od 1 do 10, myślę, że spokojnie na 9. Czemu na 9? Ponieważ trzeba uzbierać bardzo dużo tych punktów inteligencji, aby w ogóle zagrać w tym trybie jako strateg. Ale i tak tryb tankera też bardzo mi się podoba. Bardzo fajnie można sobie pograć w tym trybie. Polecam wam. Jeżeli będzie kolejny test, naprawdę bardzo polecam. Myślę, że będzie bardzo fajnie. Albo w ogóle jak będzie to w czystej grze na serwerze europejskim. Ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam was do subskrypcji kanału, ceny filmiku, łapką w górę i do zobaczenia w kolejnych, czy to z GTA, WOTA, Minecrafta, FIMA, czy jeszcze innych serii na moim kanale. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!